Bo jest dobra ryba. Jest dobra ryba. Jest gruby. Jest mega gruby. Siemano, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jestem już na moim w sumie starym jeziorze, moim małym jeziorze, na którym będę dzisiaj starał się dopaść węgorza na żywca. Nie na martwą rybkę tym razem, tylko na żywca. W związku z tym, że jestem obrażony na szczupaki, bo no, coś tam powiedzmy złapałem w tym maju i szału nie było i nie ma. Wszyscy razem ze mną spodziewaliśmy się, że kiedy woda się ogrzeje, te drapieżniki ruszą i szczupak naprawdę zacznie być aktywny. Natomiast to się nie wydarzyło, mamy koniec maja. Ostatni dzień maja jest w sumie dzisiaj. I no te szczupaki nie biorą, dlatego obraziłem się na nie dzisiaj i postanowiłem wziąć spławikówki w rękę i spróbować dzisiaj na żywca. Utrudnienie jest takie, że jest to, może nie jest to nowy zbiornik, ale jest to nowy gatunek ryby łowiony na tym zbiorniku, bo nigdy na nim nie łowiłem węgorza, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, nie wiem całkowicie gdzie się ustawić, mam jakieś swoje tam typy, o których Wam później powiem, ale najpierw muszę sprawdzić, czy w ogóle tam jest jakaś drobnica. No i na ten moment staram się tutaj w jakieś cichsze miejsce, podpłynąłem w cichsze miejsce, żeby sprawdzić, czy jest tu jakaś drobnica, bo muszę złapać uklei. Także no, przede wszystkim ukleja, pamiętajcie, że ukleja to jest pożywienie numer jeden węgorza, także no, nie wyobrażam sobie łowić na innego żywca niż właśnie na ukleje. Pamiętajcie, że mając żywca możecie też przy tym złapać nie tylko węgorza, ale i okonia, szczupaka, cokolwiek, jakakolwiek ryba drapieżna jest na danym łowisku. Także dzisiaj próbujemy spławik, żywiec, no i spróbujemy węgorza. Nigdy też nie łowiłem o tej porze, bo mamy koniec maja, ostatni dzień maja, no powiedzmy praktycznie czerwiec. No ale postanowiłem w te pierwsze upały spróbować, może akurat to się uda. No ale zobaczymy. Zostańcie ze mną, ja teraz już mam tutaj zestawy porozwijane. Zakładam białego robaczka, mały haczyk i spróbuję dopaść jakąś ukleję, żeby mieć pożywienie na te drapieżniki, na węgorzyki. No i zobaczymy, co tu się wydarzy. Zostańcie ze mną, ja zaczynam łowić drobnicę. Wiadro mam ze sobą, żeby tego żywca jakoś przetrzymać. Żywiec musi być świeży, nie łowię na trupka, także zostańcie ze mną. Ja zaczynam łowienie żywca, a później ustawiam się na miejscówce piona. Słuchajcie, mam tutaj jakąś najtańszą zanętę firmy Trapper. Będzie mi ona potrzebna do tego tylko, żeby podnęcić tutaj trochę i spróbować zwabić tą uklejkę, żeby złapać ją na żywca. No i tyle, także nie marnujemy czasu. O, tutaj taki traperek. O, tutaj taki traperek, także nie marnujemy czasu. Troszeczkę rozrabiamy wodą oczywiście. Wystarczy. Oprócz tego mam dzisiaj ze sobą także pelet o smaku halibuta, czy tam zapachu halibuta, z aromatem halibuta. Będę próbował nęcić tu trochę węgorza. Jak nie na dzisiaj, to może na przyszłość się uda. No i tyle. Dobra, trochę wody. Trochę wody tak naprawdę. Dużo tego nie trzeba. Trochę podnęcić. Tutaj coś się spławiało przed chwilą, ale nie wiem, czy to coś da. No i dobra, podnęciłem, chwilę odczekałem i już tutaj fajne rybki się kręcą, ładne uklejeczki. O, już tam jest trudno je trochę zaciąć, bo to są naprawdę małe rybki, ale fajne, takie już tam ze trzy złapałem. Piękna żywcóweczka, powiem Wam, że na węgorzyka idealna, zobaczcie, piękna. I do wiaderka ją. I dalej tu. Tu, o jest, ładna jest. O. Wszystkie jeden rocznik. O. Jest troszkę większa. Masz ty. Jest. A, ładna. No i tu już żywców starczy. Podnoszę kotwicę, przerabiam tą wędkę na żywca i lecimy na miejscówę. Dobra, słuchajcie, ustawiłem się na miejscówce. Zaraz Wam powiem, jak ją tutaj wytypowałem.
O, schowamy już żywczyka, żeby tutaj sobie założyć. Już jedną żwędkę wyrzucę. Niech ona sobie chodzi. O. Tu jest około tam, nie wiem, 2,8 metra. Grunt na razie ustawiam tak na, nie wiem, 2,5 może. Tu jest. Za duży stopek założyłem, bo mi nie przechodzi przez przelotkę. Nie, tu 2 metry ustawiłem, to trochę zwiększę. Gdzieś na 2,5 metra, żeby był. Tu jedną wędkę, to się będę starał mieć ją praktycznie przy samym dnie. O. I rzucimy ją sobie, niech sobie tam chodzi. O. Zestawik jeden wyrzucony. Niech sobie tam jest. No i przerobię teraz drugą wędkę. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie na szybkości drugi zestawik. Muszę nożyka poszukać. Ten uklejowy haczyk obcinamy. A, cyk. Kolejne branie. No i zaraz zobaczymy. O, pławik się wychylił. Co to tutaj teraz się dzieje, to nie wiem. Ktoś go tam męczy, widać ewidentnie. O, poszedł. O, znowu się pojawia. No coś go tam męczy. Ewidentnie, może jakiś okonek się do niego dobiera albo coś. Na pewno nie węgorz, a raczej to by była decyzja stanowcza, a nie takie próbowania, ale coś go tam widać, bo ciągnie go tam, ciągnie, już może tam coś jest, tak, coś go tam męczy ewidentnie, no ale żyłka nie idzie, to coś małego jest. O, teraz. Teraz go tam, o. Dobra, dnego. O, puścił. Puścił za szybko. Ach, skopałem. Skopałem to. Słuchajcie, mam tu jeszcze taki pelecik Black Halibut. Podmęcimy trochę tym pelecikiem jeszcze. Zobaczymy. O. Chyba nawet proce wziąłem ze sobą pod ten cel. O, żywczyk ładnie tam chodzi, wykłada się. Dobrze. No i co, nasypiemy tu. O kuźwa, sąsiad mnie zabije, bo się troszkę pelecików wysypało. Oddać strzał. Słuchajcie, mamy branie, ale teraz już nie czekam. Teraz już nie czekam. Od razu walę go w łeb. Jest. O. Jest coś. O, jest coś ładnego, powiem wam. Jest coś ładnego. No. No, ciekawy jestem, co to. Bo jest dobra ryba. Jest dobra ryba.
Ale to szczupak chyba. Nie. Węgorz, jest węgorz. Słuchajcie. Jest węgorz. Oczywiście cały hol się nie nagrał, ale najważniejsze, że ryba jest już pod wieraku. Co za hol. Także zaraz wam prezentuję rybkę. Piękny jest. Jest gruby. Jest mega gruby. Szczęście w nieszczęściu, albo nieszczęście w szczęściu w sumie. Bo no widzieliście, jest ryba. Oczywiście do końca mi się ona nie nabrała, jak wchodzi do podbieraka. Ale już wam pokazuję, co to jest za rybka. Bo powiem wam szczerze, że jakby może on nie jest najdłuższy, ale jest mega, mega silny. Ja go nie mogę w ogóle w ręku trzymać. Zobaczcie, on jest ogromny. Jaki on jest gruby. Zobaczcie to. Jest ogromny węgorz. Ja pierdzielę. Jaki to jest węgorz wielki. To jest, no nie wiem, około 90 cm myślę on ma. Może 80 parę. Ciężko mi powiedzieć, nie mam miarki, ale jest ogromnie gruby. Ogromnie gruby jest. Zobaczcie, jaki to jest sam mięsień. Plan na dzisiaj wykonany wzorowo. Miałem gdzieś tam w głowie, żeby złapać tego jednego węgorza. Piękna sztuka. Przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, jak tu wytypowałem tą miejscówkę, bo dla mnie to jest w ogóle nowe jezioro. Znaczy jezioro stare, natomiast nigdy nie łowiłem na nim węgorzy. Także głównie tutaj sugerowałem się tym, no przede wszystkim drobnica, wiadomo, jak z każdym drapieżnikiem to drobnica, natomiast nie było jej tu tyle, żeby było to ewidentnie 100% miejsce na węgorza, natomiast gdzie tutaj ukleja się kręciła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiem, że tu jest taki 2,5-3 metrowy blacik, mocno porośnięty, to też, bo to są jakby dobre kryjówki dla węgorzy, dlatego one tutaj się kręcą. No i kolejną rzeczą jest, tam za mną jest, pływa rzeka z drugiego jeziora, także to jest kolejna bardzo dobra miejscóweczka przy wyjściu rzeki tutaj do jeziora. No tak naprawdę one, nawet jeżeli tą rzeką idą, to pierwsze miejsce, które zaliczą, to jest tutaj. Dobra, słuchajcie, już zakończyłem dzisiejsze łowienie. Powiem wam, że jestem mega szczęśliwy. Głównie z jednego powodu, że spróbowałem łowić nowy gatunek na, w sumie na tym jeziorze, co już wcześniej łowiłem. Natomiast nigdy nie łowiłem tutaj węgorzy, także to tak naprawdę dla mnie był rekonesans węgorzowy. No widać, że te ryby tutaj są duże. Prawdopodobnie nikt za bardzo ich tutaj nie łowi, dlatego zostały już, powiedzmy, dlatego te okazy, co tu są dosyć spore. Nie jest to mój rekord, natomiast ryba bardzo gruba, silna, no bardzo fajne miejsce, najważniejsze, że zrobiłem ten rekonesans i już wiem, gdzie mam płynąć mniej więcej, żeby tych ryb tutaj połowić i na pewno tu się jeszcze wybiorę, także plan dzisiaj w 100% zrobiony, także w dzisiejszym odcinku to wszystko, tak jak widzieliście, była jedna rybka, no i jedna trochę źle zacięta za szybko, mogłyby być dwa węgorze, ale nie są, był tylko jeden, także super wyjazd, dzięki. Dzięki za oglądanie w tym odcinku, to wszystko i widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję jak najszybciej. Piona!